przy mikrofonie ksiądz Marek Solniczek i Szymon Gonciarz. Serdecznie zapraszamy na nowy podcast w Radiu Sim. Sim recenzują. Dlaczego taka nazwa? No długo się w sumie zastanawialiśmy, ale tak w skrócie to myśleliśmy o połączeniu naszych imion i wyszło Szymon i Marek recenzują. No właśnie i to skojarzyło się z nazwą naszego radia, więc pomyśleliśmy, że Wykorzystamy tak. tą nazwę i pójdziemy tym tokiem, żebyście mogli bardzo łatwo nas rozpoznać, tak rozpoznawać. A podcast, podcast jest o filmach, o filmach, o, o filmach, filmach, serialach, tak. o tym, co nas interesuje, co nam się podoba, co chcemy Wam zaproponować do obejrzenia, bo, bo tak naprawdę ten, ten świat filmów seriali jest teraz bardzo bardzo duży. Można bardzo dużo produkcji odnaleźć, różnych produkcji, i chcemy Wam chcemy pójść taką linią trochę tego, co nam się podoba, co, co, mo co może jest wartościowe i co moglibyśmy Wam za zaproponować do obejrzenia. Będzie to, to będzie rozmowa. Mm -hmm, tak, w gruncie rzeczy to właśnie jakieś filmy, które nam pozwoliły mm, bodajże tak na tydzień czy na dwa tygodnie, właśnie z takimi jakimiś przemyśleniami zostawiły. No to myślimy, że to będzie świetny pomysł, żeby się z Wami z tym podzielić. No właśnie. Jeżeli, jeżeli tylko będziecie chcieli, to serdecznie Was zapraszamy do, do słuchania. Oczywiście, ale nic na siłę. Nic na siłę, jak najbardziej. Pamiętajcie, jesteście wolni. Wybierajcie. <laughs> tak, <jak my. śmiech> tak, tak jak my, wybierajcie to, co najważniejsze. <laughs> czyli filmy i seriale. <laughs> tak, czyli filmy i seriale. <laughs> A na początku tak pomyśleliśmy z Szymonem, że, że trochę porozmawiamy o tym. Jaka jest różnica między starym, a nowym? Czy, Szymon, jak uważasz, czy lepsze, lepsze są stare produkcje, czy nowe produkcje? Ja tutaj w sumie taką filozofię trochę wyznaję zależy mu, Bo właśnie to takie, w sumie zależy w jaką stronę iść, bo jednak z jednej strony, jak się patrzy na te starsze produkcje, no to mi się wydaje, że na przykład większa filozofia była przedstawić emocje, to wszystko, bo zauważmy, że to wszystko się zaczynało od filmów niemych, Czarno-białych, i tam faktycznie nie było, nie można było za pomocą dźwięku y, tych emocji, tego wszystkiego przedstawiać. I na przykład zawsze pamiętam, że mm, ten słynny aktor Chaplin, y, czyli on, Chaplin, tak tak, tak. Tak, 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 zgadza się. Y, to on właśnie opowiadał, że jak pierwsze tam filmy powstawały dźwięk, y, z dźwiękiem, tak, z muzyką, z tym wszystkim, to on twierdził, że y, w tamtym momencie kino umrze bo uważał, że wtedy już cała ta filozofia właśnie tego aktorstwa, tego przekazywania właśnie za pomocą mimiki, tych emocji i tego wszystkiego, że to upadnie, nie? A to ciekawe, to tego nie słyszałem. Tak, kiedyś właśnie, bo też właśnie pamiętam właśnie chociażby z filmu bodajże Dyktator, nie wiem, czy widziałeś, Marku? Ciężę, nie, nie Marku. chyba nie. <śm> dyktator, tak, to było właśnie, że on grał rolę bodajże mm... On był takim sobowtórem Hitlera, chyba? Coś ten des. Uh -huh. I że on właśnie później miał tam taką przemowę, ten co taka bardzo popularna była. Uh -huh. Tam na YouTube uh -huh. można sprawdzić nawet. Ja powiem Ci szczerze, że ja jestem ewidentnie bardziej za starszymi produkcjami. Nie mówię takimi odległymi, ale starszymi, starszymi, starszymi. Te nowe, oczywiście, też są. Niektóre, niektóre produkcje są fajne, ale moim zdaniem te starsze produkcje, one przekazywały. Przekazywały coś, miały jakąś myśl. To, co Ty też mówiłeś o tych emocjach, o tym, że, że pomimo wszystko jakby aktor musiał coś wnieść od siebie, reżyser musiał więcej, więcej się zastanowić, jak, jak ukazać pewne rzeczy. Ta, ta cała praca ekipy była, była o wiele, wiele bogatsza, a teraz tak naprawdę w dużej mierze wiele filmów jest opartych na tym, co, co zrobimy w komputerze, co, co zostanie zostanie zmontowane jakby w, w, przez grafika komputerowego, przez informatyka. Tak naprawdę mam wrażenie, że te współczesne filmy one, one idą też, też jakby bardzo mocno. Jedną ideologią, która gdzieś tam mm -hmm. jest promowana w dzisiejszym świecie, i, i, i gdzieś tam właśnie te, te filmy, te seriale, one mają za zadanie, jakby takie, takie mam wrażenie, takie mam odczucia, że mają za zadanie jakby właśnie e, przemycić tą myśl, e, myśl tego tak, neomarksizmu, tak, tak. tego że, że takiego pozwalają... lewicowy, lewicowego myślenia takiego. Tak, że nie pozwalają właśnie. Jakby widzowi samemu oceniasz, tylko wszystko nakierowują na jedną myśl. I po prostu nie to, że masz sam sobie ocenić, czy się ten film podoba, czy ten, tylko po prostu takie masz jakieś zostawić myśli, ten i, i nic takiej wolności nie dają. Takiego no, że piękna, zakończenie, jakiegoś, tak. zakończenie jakby nie jest otwarte, że nie masz takiego momentu, mm -hmm. w, którym, w którym kończysz. Ja, ja, ja osobiście powiem tak szczerze, w swoim odczuciu. Ja, ja podobnie w sumie mam. Że, że, os, że, że te filmy, które są współcześnie, one nie zostawiają mnie z jakimś konkretnym Myślą, konkretnym zastanowieniem. Mhm. Oczywiście nie mówię, że wszystkie, mhm. bo dzisiaj, dzisiaj też poruszymy jeden taki serial, który, który bardzo mocno bardzo mocno jakby dał mi do myślenia, ale z 90% współczesnych filmów, moim zdaniem, one są takie właśnie po jednej nurcie. Po jednym... Ale też dlaczego tak się dzieje? To jest bardzo ciekawe, bo to teraz tak nawet można zauważyć że nawet takie bardziej ambitne kino, które wymaga, żeby widz myślał nad tym wszystkim, one się nie sprzedają. Jak ja na przykład oglądam masę właśnie takich ambitnych, na przykład y, ja takim fanem jestem takich science fiction, cyberpunka, na przykład Blade Runner 2049. Bardzo takie ambitne kino, y, dosyć otwarte takie zakończenie, nie, masz, nie jesteś tak poprowadzony y, za rączkę, wszystko masz takie otwarte, i co? I ledwo tam dosłownie im się tam zwróciły te pieniądze właśnie z tych kin, z tego wszystkiego, i to praktycznie nie ma sensu. Ludzie teraz tylko właśnie wolą jakieś takie szybka akcja, wybuchy, pościgi, jakiś taki słaby nawet humor, muszę przyznać. I, no tak, i to tak. Jest... Że coś ambitniejszego, coś i to wszystko się nie zwraca, a wiadomo, że to pieniądze to producenci to wszystko patrzą na to. No I tak, to tak właśnie to jest takie prawda. przerażające, że kiedyś tak nie było tego rozwiniętego, i wtedy jakoś bardziej to takie. Mm, mi się wydaje, że to kino było ambitne, a teraz no niestety... Czyli, czyli tak naprawdę pieniądz po raz kolejny rządzi, e, rządzi też światem filmu, rządzi światem mm -hmm. seriali. E, oczywiście no wiadomo, że pieniądz zawsze był e, ważny, ale jednak, jednak fajnie by było na nowo jakby spojrzeć przez, mm -hmm. przez pryzmat właśnie takich e, takich filmów, które zatrzymają bardzo mocno. Ja powiem szczerze, że ostatnio przez, przez przez dłuższy okres nie, nie miałem takiego filmu, który, który by spowodował, że, że gdzieś tam się zatrzymałem i, i pomyślałem. Może dlatego, że. Mało oglądam. <laughs> nie, może nie tyle, że mało oglądam, co, co może mało, mało jakby. Nie szukam w tych miejscach, gdzie trzeba. Może, o, może w ten sposób, że, że jakby nie zatrzymuje mnie nad pewnymi, pewnymi tak naprawdę treściami, które, które są fajne, które też jakby dają do myślenia, a, a tak naprawdę wybieram. Wybieram to, co, no właśnie, to co da mi Netflix, to co da mi HBO. Tak, tak Ale na tych platformach też można coś znaleźć fajnego. Tak, jak najbardziej, tak. Ja nie mówię, że nie. Mhm. I tutaj i tutaj już mogę powiedzieć, że przejść, możemy przejść tak, do pierwszego byśmy filmu. przeszli, tak, do pierwszych filmów. E... Pierwszego filmu na Netflixie e, oglądałem wczoraj. No i co to za film? E, był? To oczywiście film, który zaproponował Szymon. E, Naprawdę. Ja, ja myślę, że fajnie było, jakbyś jakby Szymon trochę wprowadził, wprowadził ten film w ten film. Okej, okay, no czyli to no też tak to było zabawne, bo ja ten film w ogóle tak przypadkowo znalazłem. Ja Akurat taki z nudów trochę przeglądałem właśnie tego Netflixa, a tu patrzę takie. Morgan Freeman na zdjęciu, ten patrzę film pod tytułem Chwała z 89 roku, wojna secesyjna, a mówię dobra z tych nudów, to w sumie obejrzę. Jej, naprawdę jestem tak zadowolony, że to jak na taki chybił trafił film, no to muszę przyznać, że świetnie mi się trafiło. I film opowiada z grubsza o wojnie secesyjnej, o słynnym pułku ochotniczym yy, wojsk. Yy, 54. Tak, pułku. 54. pułku. 54. pułku Massachusetts. Tak. I cała historia jak to powstawało, a właśnie jeszcze i wcześniej można było o nim usłyszeć właśnie ze względu na te strajki, jakie były. Jak właśnie obiło się, jak Kościuszkowski pomnik został zniszczony, i tak samo został właśnie ten Massachusetts 54. I w sumie muszę przyznać, że to jest jeden z lepszych filmów, które właśnie pokazują. Yy... I ile oni wnieśli w to wszystko? Tak, ale też to, co jest fajne, jakby pokazane też w tym filmie, to jest taka, taka chęć, chęć właśnie takiej współpracy, bo, bo teraz jakby wybrzmiewa, wybrzmiewa też takie patrzenie, że, że, że właśnie, że my biali jesteśmy lepsi i tak dalej. A w tym filmie właśnie mnie to bardzo ujęło, że. że Ci Afroamerykanie i y, 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 y Biali, którzy tam występują, o, oni bardzo fajnie są sobą współpracowali, bardzo fajnie, bardzo fajnie gdzieś tam też przeżywali to wszystko. To, co, to, co ten y, pułkownik, y, podejrzewam, pułkownik, ale tak, tak, tak mi się ta, wydaje. Był. Y, pułkownik show, show, tak, show. Y, który, który w ogóle te emocje, y, gdy przejął ten, ten pułk. Y, który miał stworzyć ten pułk, pierwszy pułk właśnie afroamerykanów w, w Ameryce wtedy w czasie tej wojny, no to to, to co on przeżywał w sobie, te, te, te rozterki, które, które były między nim, który był za wolnością, który był przeciwko niewolnictwu, mm. który chciał całkowitego. Właśnie dania takiej wolności ty, też tym, tym ludziom. I, I ten moment w ogóle na pewno pamiętasz, ten moment, kiedy, kiedy musiał ukarać za dezercję jednego z Afroamerykanów. I no tak, tak. i to, jak zdarli z niego koszulę, i było widać właśnie te, te ślady po, po. Po bliznach. Po, po bliznach, no tak, on właśnie. on był właśnie jednym z tych zbiegłych niewolników. Właśnie tak. I, i też był biczowany, właśnie przez, przez swoich, no. chyba, chyba, właścicieli. Mhm. I, I ten moment, kiedy on musiał, musiał udzielić ten, ten, ten karę, i tak dalej, to był taki bardzo mocny, dla mnie bardzo mocny moment, w którym. W którym właśnie pokazanie, że, że, że jakby no, będąc, będąc w wojsku, będąc, mając jakieś zasady, muszę, muszę czasami wbrew sobie coś zrobić. I to było, to było dla mnie takie bardzo mocne, ale z drugiej strony też, też bardzo mocne było to, jak on poszedł później do tego namiotu. Do, do nich. Tak, czy z tym sierżantem, że później porozmawiać, tak, I jak się czuje, tak, ten tak. i później się dowiedział, że właśnie on zdezerterował przez brak butów. Tak, że oni kompletnie, że, o, że wszyscy tak. mieli problemy właśnie z tymi butami, bo biali, bo tam akurat kwatermisz był właśnie tak biały. Tak. I on właśnie uważał, że im się nie należy, że oni jakimś tak, że, że lepiej dla nich, jeżeli zostawią dla swoich, tak? No. Taki, bo tam dosyć duży deficyt właśnie był. I a w wojsku jest, że jak żołnierz ma właśnie słabe buty, pokaleczone stopy, no to już się nie nadaje. No właśnie. I to wagę I to, było, wagę i to było w ogóle piękne, że ten, że ten pułkownik Show poszedł z chyba szóstką, szóstką swoich tych podwładnych. i i wymusił na tym właśnie danie kwatermistrzu, tych, tak, kwatermistrzu mhm. właśnie wymusił danie tych butów. I, I to było bardzo fajne jakby dla mnie, że, że on, że w ogóle przez ten film tak przebrzmiewa tak, taka walka tego człowieka o to, żeby żeby móc też być z jednej strony ich dowódcą, ale z drugiej też przyjacielem, żeby znaleźć jakby rozwiązanie na to, żeby oni poczuli się poczuli ważni, się ważni żeby, właśnie w tym, w tym życiu. Że to w sumie przecież oni walczyli w sumie właśnie o to, żeby znieść to niewolnictwo. No, no właśnie. Nie? Przecież oni tak. ponosili ofiary, a tam ci myśleli też tak. Że taka zabawa, że w sumie no właśnie. Nawet była ta scena, jak tą broń dostawali. Nie? No właśnie, że oni tak. tam później udawali, że ginęli ten, a później sobie ten pułkownik przypominał, jak on wcześniej brał udział w tych walkach i normalnie jego żołnierze padali i No to, tak, to jest. Było. To było taki też bardzo mocny moment. Ale nie wiem, jak dla ciebie, ale dla mnie też bardzo mocnym momentem w tym filmie to, był, to była ta chwila po. Po pierwszej, po pierwszej bitwie, na którą został, został ten pułk wysłany. A właśnie, bo to też było ciekawe, bo oni tam ich w ogóle nie chcieli dopuścić, tak. tylko że oni mieli jako pomoc służyć. Czyli to sam jakieś doły wykopać, jakieś okopy, coś ten jako pomocniczy oddział, nie? No tak. I, i dopiero właśnie. oni musieli sami walczyć, tam oficerowie się postawili, tak, tak. żeby ich dopuścili do walki, żeby mogli po coś to, żeby to morale i że po coś oni się szkolili. Przecież a szkolenie mieli tam dobre. No bardzo dobre. I, i właśnie ten moment, kiedy, kiedy spotyka się ten show. Z, z jednym ze swoich podwładnych, którego dra, gra w ogóle Denzel Washington. Tak. Um, no. że freak freak chyba. Fri Znam. Chyba freak. F F tak F mi się F wydaje, ale tak, chyba tak, no. ale nie dam sobie ręki uciąć. E, i, e, I właśnie tam pada takie ze strony właśnie tego podwładnego e, żołnierza. Takie bardzo ważne, tak mi się wydaje, jakby, hmm, że, że po kwintesencja, co, po co my walczymy, Właśnie, tak? jaki jest sens co, tej co walki. Osiągniemy, co osiągniemy? przez no, to, że będziemy walczyć? Że, hmm. że, 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 wy, że wy macie do kogo wracać, gdzie wracać, hmm. a my, my walczymy tak naprawdę. Hmm. No, o co? O jakieś prawa, żeby wreszcie można No było właśnie, coś, to było coś, coś takie, coś to moim zdaniem było takie bardzo, bardzo mocne gdzieś tam e, pokazanie, właśnie. Właśnie takiego też charakteru tych ludzi, którzy tam stanęli do, mm -hmm. do wojny, do walki, do, do tego, co, co, co w ogóle tam się też działo w tamtym czasie. Mm. No i później ta właśnie ta ostatnia bitwa o ten Ford Wagner, <coughs> jakie tam straty później ponieśli, że to nawet było powiedziane w tym sztabie, że ci, którzy się wybiorą, no to straty w tym pułku będą ogromne. I tam ci właśnie poszli, żeby pokazać, że oni też jednak o tą wolność, o to wszystko jakimś przyłożyć i żeby coś zmienić u siebie, nie? No tak i myślę właśnie, wydaje mi się, że, że bardzo, to jest w ogóle dobra, bardzo dobra ekranizacja, ekranizacja historycznej, historycznych tak, tak, faktów. Tak, bo to właśnie było oparte, tam już nie pamiętam tych nazw, ale że właśnie tam na jakichś dwóch opowiadaniach książek tak. i właśnie na listach tego pułkownika, który pisał listach, do matki. 200 listów Ponoć te wokół. listy są do tej pory tam w Muzeum Kapitolu chyba. Wodaj tak, no tak. Ale to jest było. film, jak najbardziej tak. polecam Godny polecamy. polecenia, scena tam właśnie ta ostateczna. Trochę, bitwa, trochę jaka była było spoilerów. To... No troszeczkę się nie udało, niestety. <gry> ale, ale naprawdę <gry> tak, godny polecenia. E, film e, Chwała. Tak, Chwała, Chwała, Glory, Glory. z 1989 89. roku. Można, można legalnie na Netflixie obejrzeć. Tak, jak najbardziej. I oczywiście zachęcamy tylko i wyłącznie do oglądania tak, legalnych. źródeł, źródło przede tak, wszystkim, nic innego. No, trzeba wspierać twórców, nieprawda? A drugą, drugim, drugą produkcją, którą chcielibyśmy poruszyć... O dziwo i, też i to na Netflixie. O no, dziwo też na Netflixie, <laughs> tak. Aczkolwiek rozpoczynało, rozpoczynało nie na Netflixie, bo nie wiem czy wiesz, ale dwa tak, pierwsze sezony Channel brytyjskim Channel 4. 4, tak, tak. 4. Tak. E, I właśnie to jest, to jest druga produkcja, która, która tak naprawdę bardzo mocno ostatnio, e, ostatnimi, czasu, <laughs> ostatnimi, czasy, ostatnimi czasy, mnie poruszyła. Ja powiem szczerze, że ja, e, ja trochę lubię takie. E, takie mm, kino przyszłości. Kino, właśnie. Takie tematy też e, nowych technologii, i tego wszystkiego, co się dzieje. Oczywiście mówimy o. E, czarnym lusterku. Właśnie. O brak Black Mirror tak, różnie jest tłumaczone. Tak, Mamy my... za przy Polskie, Polskie, Właśnie, Ciełowskie, tak. Czarne, I chcielibyśmy, bo oczywiście jakby można by było opowiadać, opowiadać no o, tak, o tym serialu bardzo dużo. Pięć sezonów. Tak, każdy pięć sezonów. O czym innym opowiada, po godzinnym. Ta, to ten... w ogóle jest pomysł, pomysł czarniego brokera. Charlie Broker. To jest scenarzysta tak naprawdę wszystkich odcinków. Większości. Tak, większości. przepraszam, tak no właśnie tak chciałem powiedzieć. W większości odcinków. <laughs> większości odcinków. To jest w ogóle jego pomysł na taką ten i, i ja w ogóle podziwiam przede wszystkim scenarzystę za, za pomysł takiego scenariusza. No nie tego, tyle co tam wątków jest poruszonych różnych. Właśnie. Każdy, każdy odcinek jest tak naprawdę poruszeniem, poruszeniem czegoś z jednego z wielu stron. Tak, z poruszeniem... które jeden z takich ścieżek, w które może możemy w sumie nasza cywilizacja pójść, nie? No właśnie, i to, to, jest, i to, jest, to jest fajne. W ogóle, w ogóle ciekawe jest jeszcze to, że ten, ten serial jest taki nietypowy. Bo wiadomo, seriale kończą się, jeden nie odcinek tak? się kończy, jeden odcinek się kończy, i zaczyna się drugi odcinek od tego momentu, kiedy się skończył wcześniejszy hmm, odcinek. To taka kontynuacja jest, że wszystko jedna jedna seria, tutaj tak. mamy że każdy odcinek. Tutaj... Osobna historia. No, Właśnie. to mi dobre jest, bo nie nie musisz czegoś takiego mieć, że. Od początku, i że ta historia się ciągnie czasami, ten, że tam z 20 odcinków jakieś ta rosną. No tak. A tutaj w sumie takie do obiadku, czy do czegoś sobie odpalisz po jednym odcinku, i w sumie fajnie, bo to się skończyło, ten, i tak w sumie taki film oglądasz. Więc ale, to ale to, co mnie najbardziej poruszyło, jakby w, w, tym, w tym serialu, to jest, to jest właśnie takie spojrzenie z trochę negatywnej strony. Raczej w gruncie rzeczy, to tam większość jest takich tak, negatywnych. Negatywna, ne, z negatywnej strony na te nowe technologie, które teraz mamy i które odkrywamy e, gdzieś tam pośród nas. E, I do czego człowiek może dojść. Hmm, jakie dylematy później. Właśnie. Jak tutaj właśnie brakuje takiej właśnie, nawet powiedział, moralności czy z tych rzeczy. Bo tam wiele takich jest kwestii, na przykład co mnie rozwalały. Sytuacje, gdzie na przykład ludzką świadomość zgrywali. No właśnie. To, zgrywali to, jest... to wszystko fajnie, ale i oni uważali, że to wszystko jest prawdziwe, a tak naprawdę oni często później pokazywali serwerownie, komputery i to wszystko był kod. No właśnie, I, i, to jest, i to jest właśnie ciekawe, ciekawe przez pryzmat też tego, tego wszystkiego, co, co dziś tam jest pokazane, że że ten, ten serial, że ten serial jakby nie jest, nie jest gdzieś umocowany daleko, tylko jakby jest pokazany w takim świecie rzeczywistym, w takim tak, naszym że świecie. Tak, to bardzo duża taka rzeczywistość, bo to życie nie zawsze jest właśnie takie bajkowe, bo to często można było się przyzwyczaić, że ciągle to jakieś happy endy, że to takie wszystko aż no nierealne się wydawało, tak? Że jakieś takie nieprawdopodobne zbiegi okoliczności, chociaż w życiu też tak mamy, ale właśnie jednak wszystkie w takim tonie raczej, jeżeli nie będziemy uważać, no to tak możemy skończyć. No nie? tak, że to Wiesz, takie, takie dylematy. Zatrzym Zatrzymanie też nad, nad kwestiami, pytaniami dość etycznymi, że, 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 że gdzie kończy się człowieczeństwo, gdzie kończy się jakby człowiek, a zaczyna się już maszyna, która, która panuje nad człowiekiem. Którą... Tak, jeżeli człowiek jakoś jest dobrze uformowany, no to bez, bez problemu raczej to zobaczy, ale też właśnie kwestia na na przykład tej moralności, no bo na przykład jak ten jeden odcinek, Białe, Zimno, Białe, Białe Święta. Święta. Białe, Białe Święta. Święta. I na przykład tam była historia. Hmm, i czym się zajmował jeden z tych bohaterów? Co on tam zgrywał, właśnie świadomość tam potencjalnego klienta do takiego ziarna, czy do takiej kuli? I tam normalnie się pojawiała z jakby z pełną świadomością, tak jakby na przykład ciebie teraz wrzucili do takiego małego jakiegoś gniazdka i, i tak. nic nie masz, nie? I jak, I jak on później programował to wszystko? Nie wiem, czy pamiętasz, yy, no tak, że, że najpierw tam przedstawiali, no słuchaj, jesteś tylko kopią świadomości, a, a ta kopia to dosłownie czuła, jakby to była ona i ona żyła i wszystko ten... I później, jak, jak wyglądało właśnie z tym łamaniem woli, że oni tam potrafili tam w ciągu sekundy, tam, gdzie w realnym życiu tam trzy sekundy były, to dla nich, jak tam ustawili odpowiednio w ustawieniach, y, pół roku. czy no tak. właśnie. I oni później już tego, że jak to taka świadomość, co człowiek ani nie potrzebuje jedzenia, ani niczego, i w sumie nic nie ma, i z nudów, i z tego wszystkiego z samotności, no to człowiek już po prostu chce jakie byle jakie zajęcie, i tak właśnie pokazywali w tym. No ale właśnie to było też, to było też y, ciekawe, że. Y, że ta świadomość, ta świadomość, która została zgrana, ona kreowała jakby życie tej osoby, no nie, że ja się w ogóle się smutne było, że oni nie mogli jakiegoś kodu czy coś, żeby zblokować to, żeby no. faktycznie dobra, ten, ale żeby nie było że no. jej uczucia i to wszystko. Bo nawet też tam słyszałem, tak czytałem właśnie z ciekawostek, że tam usunęli jedną scenę, gdzie niby ta kobieta bawiła się ze swoimi dziećmi. I że właśnie chcieli pokazać, jak ta sztuczna świadomość właśnie obserwowała, jak ta jakby, bo ona była matką, jakby no nie tak, patrzeć, no. i jak było zgrana ta świadomość, no to że sobie uświadomiła, że nie będzie mogła się z własnymi dziećmi już nigdy pobawić czy coś takiego. To jest w ogóle... No to jak to można tak dojść, żeby właśnie tutaj no. tak murali, i że takie, no, takie potwory, takie potwory tutaj tworzyć. No, na no tak, ale serial, serial jest naprawdę fantastyczny, jeżeli ktoś nie oglądał to, to bardzo serdecznie zachęcamy. Tak, z... Same pozytywne tak. głosy, recenzje to tutaj, ach. tak, to dawno, moim zdaniem dawno nie wyszedł taki serial. Mm. Tak fajnie dopracowany. Oczywiście. Są różne, można, można dyskutować o odcinkach, o, o tym. Tak, no czy... ale w sumie też nie chcemy tutaj spoilerować, tak. niepotrzebnie. To jedyne, co możemy powiedzieć, to, że warto obejrzeć. Tak, bardzo warto obejrzeć, tak. To ja jest... Mam sobie rękę uciąć, że któryś odcinek musi wam się spodobać. To jest serial, który. Co, to... to jest serial, który. <laughs> no właśnie, nie, nie dawaj się podkusić ja temu serialowi. Się ogóle, tak, ale to, ja umarzać, bo bo pójdziesz jakieś... <laughs> pójdziesz właśnie w stronę <laughs> tego serialu, <laughs> myśli tego serialu i będzie. Ale bardzo serdecznie zapraszamy jak najbardziej do, do, do właśnie zatrzymania się na tym serialu, bo, bo każdy odcinek coś innego daje do przemyślenia. Są, są odcinki, które są czasami przygadane, są odcinki, których jest dużo akcji itd., ale, ale ale i tak dalej, ale każdy odcinek daje, daje bardzo dużo do myślenia, moim zdaniem. Mhm. Czy na, no właśnie nawiązują do tymi, jak to się nazywa? serwisy społeczne, to wszystko, tak, to, to też media, na przykład tak. właśnie to, co teraz się nas dotyczy, nie? I żeby jak się w tym wszystkim nie pozatracać. Właśnie. W ogóle bardzo fajny, e, bardzo fajny też odcinek był, to tak sobie patrzyłem, jakby myślałem przez pryzmat tego, co, co też wokół nas się dzieje, że że jesteśmy ciągle pod monitoringiem, a był tak. odcinek, e, że, że ludzie nagrywali jakby swoje, swoje wydarzenia i mogli wrócić do, do tych wcześniejszych. Tak, że te wspomnienia, że wszystko było rejestrowane tak, i nie było żadnych że ty zapominasz, tak. czy ten, tylko mogę sobie każdą, jeżeli coś zobaczyłeś, to mogę sobie każdą szczegół. No tak. Od... I, I to jest ciekawe, że, że, że to jest moim zdaniem Rzecz bardzo realistyczna, którą, którą myślę, że każdy z nas mógłby coś takiego zrobić. Ale to e... właśnie, że to takie dobre jest? No przecież często jest nawet powiedziane, że czas leczy rany, no bo przecież nie zawsze życie jest taką śmietanką i wszystko się hmm. udaje. I te, na ile właśnie cierpienia, ile tego wszystkiego. I ty teraz mógłbyś w każdym momencie to sobie wracać do tego z każdymi szczegółami? No bo jak to praktycznie widziałeś, to oni tam i te emocje praktycznie to oddawało właśnie. po części. Więc... No, nie wiem, czy to takie dobre. No ciekawe. To, to zachęcamy tak, Was zachęcam, do obejrzenia najbardziej. jak najbardziej. E, e, oczywiście zapraszamy, e, zapraszamy do. Do legalnych źródeł, tak? Nawet tak, do legalnych źródeł, tak płacić. jak najbardziej. E, i, e, I do tego, żeby. No właśnie, może, może wejść w jakąś dyskusję, może coś wam się podoba, tak, jeżeli chcecie co byście coś zachęcili poruszyć, nas tak, do obejrzenia. Tak, jeżeli, jeżeli macie takie, takie propozycje, takie myśli, to, mhm, jak, to, najbardziej to, 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 to jak najbardziej serdecznie zapraszamy. czy coś jakieś zdanie poznać. Właśnie. Może też jesteście, jakś, myślicie inaczej niż my odnośnie do jakichś no, na to filmów. Liczymy w sobie. <laughs> to, to też jak najbardziej zapraszamy. No i też, też zapraszamy do Następnych odcinków. Tak mm -hmm, najbardziej. Bo będziemy kończyć. Trochę, trochę może... Może może jakiegoś suchara na koniec byśmy opowiedzieli, żeby tak pozytywnie to zakończyć. Szymon, jeżeli masz, proszę bardzo. O, dobra, to, to ja mam właśnie taki jeden. Dlaczego... Jak wygląda zemsta cukiernika? Nie wiem, Szymon. Słodka. Moi drodzy, i y, chcemy Was na słodko pożegnać <laughs> i zapraszamy na kolejny odcinek. Żegnają się z Wami ksiądz Marek Solniczek i Szymon Gonciarz. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia.